Tutaj na kanale Rock Day w moim studiu, kurczę, stworzonym stół zrobiony z paneli podłogowych, zarąbisty, kurde, z tyłu też jakieś tam cuda cały czas jakieś się wyświetlają. No przykro mi, tak wygląda niestety ta moja konstrukcja tutaj tego. Ale dobra, dzisiejszy temat lekcji, jak grać na stojąco, jak trzymać gitarę na stojąco, to jest bardzo ważna sprawa. Co jest? Bardzo ważna sprawa. Tak więc, dobra, zaczynamy. Zaczynamy pieprzenie. Moje pieprzenie. Uczniowie, kochani uczniowie, skupcie się przez chwilę. Będę wkładał te okulary, jeżeli chcę, będę chciał coś przekazać, znaczy być mądrym. Słyszałem, że jak się chcę przekazać treści, które są, w których ma się być bardziej takim autorytetem, to dobrze mieć okulary. Wtedy się bardziej autorytatywnie wygląda. Dobra. O co generalnie chodzi w graniu na stojąco? No, o to, żeby kuźwa napierniczać na gitarze. Zgadza się, ale żeby napierniczać, to trzeba mieć do tego, że tak powiem, no nie potencjał, ale do tego warunki, a warunki, które sobie sami musimy stworzyć. Jak większość z Was, z oglądających, być może będzie ich pewnie wyświetleń pewnie z 200, czyli pewnie z 200 osób, albo jedna osoba, która 200 razy obejrzy ten film, bo zwykle taką mam średnią filmików. Niestety, chciałbym, żeby się zwiększyła, żeby jeden filmik był oglądany 200 milionów razy, ale chyba do tego ciężko będzie dojść. Więc jeżeli jesteś fanem metalu, fanką metalu, fanem Skrillexa, fanem, nie wiem, różnych zespołów bluesowych, nie wiadomo jakich, w większości tych zespołów, szczególnie metalowe zespoły, mają gitarę. Mają gitarę jak? Gitarę mają nisko, kurde, tutaj, dawaj czadu tutaj, prawda? Gitara tak jest i po prostu im niżej, tym lepiej, tak, prawda? No, można powiedzieć, chcę tak grać jak Hetfield, chcę grać tak jak, nie wiem, Dave Mustaine, czy jak, kurczę, Robert Trujillo, który ma gitarę między nogami w ogóle. Tylko że do tego oni też wypracowują ten sposób grania, no, dość długi czas, ponieważ to nie jest tak łatwo. Siedzę sobie na gitarze, ćwiczę, znaczy siedzę na gitarze, siedzę sobie na krześle, gram, a teraz na stojąco i kurde, i dup, i gitarę na między nogi i po prostu nadgarstek jest od razu zblokowany. Jeżeli mamy nisko gitarne wyciągnięcie ręki, to tutaj, tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, lewa ręka nie może mieć tutaj kąta normalnie rozwartego, takiego, wręcz to jest kąt, czy, jaki to jest kąt? 180 stopni. Najlepsza dla ręki, najlepszy kąt dla ręki jest kąt 90 stopni. Teraz jest 90? 90? 90 stopni jest najlepszy. No, bardziej zaostrzony kąt też jest lepszy, ponieważ tutaj wtedy łatwiej nam operować po gryfie. Aczkolwiek, jeżeli mamy gitarę nisko, to faktycznie mamy ograniczony ruch i to musimy też wyćwiczyć. Gitarzyści często też tak robią, że jak mają nisko gitarę, to po prostu mają troszeczkę tak ułożoną rękę, że wtedy im jest. Mają kąt rozwarty, co prawda tutaj, ale tutaj na przykład zaczynają robić bardziej takie. A ktoś tu mi przeszkadza. Starają się wtedy robić bardziej takie uchwyt tą ręką, żeby tutaj łatwiej manipulować na gryfie. Ja w każdym razie robię tak, bo myślę, że pewnie większość osób, albo ta jedna osoba, która obejrzy ten filmik 200 razy, jest początkującą, ewentualnie średnio zaawansowaną i dopiero chce sobie obniżać tę wysokość tej gitary. Ja wychodzę z założenia takiego, jak siedzisz na krześle z gitarą, to masz ją na kolanach. Czyli tak naprawdę na siedząco mam gitarę dość wysoko, na poziomie mniej więcej klatki piersiowej mam gitarę. I teraz, jeżeli wstajemy, to na początku trzeba zrobić sobie tak, żeby zawiesić ją na wysokości mniej więcej tak, jak siedzimy. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy gitarę tak, to mniej więcej sobie ją tak zawiesić w takiej pozycji, w jakiej siedzimy. Czyli jeżeli sobie siedzisz, o, powiedzmy, teraz siedzę, oj, teraz sobie gram,
to wyobraź sobie, że do gitary podnosisz, teraz dajesz pasek i teraz od tej wysokości zaczynamy, bo chodzi o to, żeby zacząć od jakiejś wysokości. Na przykład, dobra, ja już sobie tutaj podepnę najwyżej jak mogę, pod pachę. No załóżmy, nawet zaczynam od takiej wysokości. Są niektórzy gitarzyści, co tak. W ten sposób grają, ale dobra, mamy zawieszoną ją w ten sposób, pod kątem, najlepiej tak, zawsze zachować ten kąt, nie tak jak do podłogi, równolegle z podłogą, teraz bym miał równolegle z podłogą, chociaż może to nie wygląda, mam brzuch, mi odstaje, to zawsze jednak bardzo wskazane i wręcz powiedziałbym, że konieczne jest to, żeby gitara była pod lekkim kątem, kątem 9-45 stopni? Pod kątem tak mniej więcej 45 stopni. Jeżeli tutaj sobie już śmigamy, nam wszystko wychodzi, to sobie po prostu obniżamy o jedno kółeczko. Robimy później zestaw ćwiczeń po tygodniu. Załóżmy, ćwiczymy, jest ok. Nie robimy błędów. Chodzi o to, żeby gramy wszystko dobra. Wszystko, co umiem zagrać, to mogę zagrać. Jest ok. Dobra, no to wtedy obniżamy o kolejne pasy, o kolejną dziurkę i wtedy możemy stopniowo zjeżdżać w dół z gitarą. Dla mnie to jest bardzo, bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ odległości między paskami są powiedzmy, nie wiem, 3-4 cm. I to akurat na tym najlepiej poprzestać. Co dziurkę, stopień trudności sobie robimy, rozszerzamy o dziurkę w dół. Jednak pamiętając zawsze o tym, że gryf, żeby był pod tym kątem 45 stopni, bo tutaj sobie wtedy zawsze łatwo manipulować. Jakby to było, gdybym miał tak manipulować? Od razu mi się ta ręka tutaj coś się dzieje. Mimo że ja mam gitarę wysoko dość, to jeżeli sobie ułożę tak gryf, to już po prostu no nie zagrałbym. Dużo, no nie, bardzo źle by mi się grało w ogóle. Nie wiem, jakieś bym miał skalę pograć. A jeżeli już tylko na tej samej wysokości mam gryf tak. Już zupełnie inaczej się gra, mimo że właśnie mamy na tej samej wysokości gitarę. Więc kluczem do tego komfortu gry jest ułożenie kąta gryfu, prawda? Bo tak jak właśnie mówię, tak się nie, no tak w ogóle byłaby jakaś masakra. A zresztą warto zwrócić uwagę, załóżmy Dave Mustaine albo różni inni gitarzyści, nie przypomnę teraz sobie dokładnie jakiegoś powiedzmy konkretnego przykładu, a nie utworu, ale mają ogólnie nisko gitary do rytmów, bo rytm dość łatwo powiedzmy. Tutaj nie dużo jest kombinacji, jeżeli mamy rytm, zwykle mamy jakiś power chord. Solówki, na przykład podnoszą gryf jeszcze bardziej, albo opierają też nogę gdzieś na różnych tych odsłuchach, monitorach odsłuchowych. I sobie grają solówki, zwiększają kąt natarcia gitary, jeszcze bardziej nawet zwiększają. Więc myślę, że to są takie uwagi, no. Wypadałoby się ich trzymać jakby cały czas, prawda, z myślą, czy grasz rok, dwa, 10, 20, to są takie rzeczy, o których trzeba jakby cały czas myśleć, że pewne elementy, wystarczy ułożenie gryfu i już się nam zupełnie inaczej gra na tej gitarze, prawda? Ale warto zacząć od tego, że gitara po prostu wisi wysoko, pod takim kątem gramy różne rzeczy, wychodzi dobrze, obniżamy, wychodzi dobrze, obniżamy, wychodzi dobrze, obniżamy i wtedy ta umiejętność grania na stojąco, ale grania też takiego szpanerskiego przyjdzie z czasem, przyjdzie sama. Dobra, dzięki za uwagę. Bardzo miło mi się nagrywało. Okulary myślę, że spełniły swoją funkcję autorytetu. Zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek i oczekuj następnych filmów.